Pani Weroniko, znajdujemy się na konferencji TVN-u, więc za chwilę zapytam o serial, ale tutaj opiekunowie nas poinformowali, że pani zaraz biegnie na drugi plan, więc tyle różnych zadań. Jak to się udaje? Spałam dziś 3 godziny. Ile? 3. No to ja spałem 6, chciałam narzekać, ale... To jest sukces, to jest dużo. Będzie tylko więcej. Ale no, jak się to udaje? Trzeciej nad ranem były zabawy po prostu, więc... No nie mam wyjścia. Nie, nie narzekam. Tak naprawdę jestem bardzo szczęśliwą mamą i pracującą mamą i po prostu każdą wolną chwilę lubię poświęcać mojemu dziecku i staram się tak robić, żeby pogodzić tak naprawdę obowiązki pracy z macierzyństwem. Ale domyślam się, że z czasem chyba ta głowa jest coraz bardziej wolna i też jest takie poczucie, że Eli jest w dobrych rękach. O tak, jest z babcią teraz i dostaje na bieżąco filmiki, relacje na żywo i zdjęcia. No bo oczywiście mi jej brakuje, ale jest też bardzo często mi towarzyszy na planie, tutaj oczywiście nie ma, dlatego że trudno by było ją tutaj przeprowadzić. Ale no jakoś jest. Wracamy do serialu. Diagnoza. Kolejny... Jako mama jestem po prostu totalnie właśnie rozkojarzona, bo właśnie przez te 3 godziny snu. Jeżeli mogę zapytać o serial, gra pani siostrę bohaterki, którą gra Maja Ostaszewska. No i muszę tutaj zapytać, czy to jest łatwo, czy to jest trudno, bo pani domyślam się, że znają się prywatnie? Znaczy my się znamy, ale znamy się tak... No nie znamyśmy się tak bardzo dobrze prywatnie, ale... Ja mogę powiedzieć śmiało, że się bardzo ją lubię, myślę, że się lubimy i mamy fajną energię ze sobą, fajnie nam się gra ze sobą. Ja się bardzo cieszę, że gram z Mają. No i szczerze mówiąc czekałam na ten powrót, no bo byłam w ciąży, potem urodziłam dziecko, no i trochę trwało zanim mogłam wrócić na plany. Bardzo się cieszę, więc w końcu po 2 sezonach przerwy i w 4 jestem z powrotem. Wyczekane. Tak.